Dzień dobry, cześć. Witajcie na kanale Biała Gwiazda pod lupą. Dzisiaj zapraszam Was na kolejne doniesienia transferowe z Wisły Kraków. Pytanie. Jak to получилось? Ostatni temat. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Zaczynamy od informacji, która chyba już będzie tak naprawdę oznaczała, że ten zawodnik podpisze kontrakt z Wisłą Kraków, chociaż wiemy, że testy medyczne, które trzeba przejść w Wiśle Kraków, nie do końca są takie łatwe do zaliczenia przez wszystkich zawodników. Mieliśmy w historii takie przypadki, że gdzieś ci piłkarze na testach medycznych odpadali, ale to nie tylko w Wiśle Kraków. Natomiast wracając do naszego nowego zawodnika, w cudzysłowie nowego zawodnika, bo jeszcze nie jest on oficjalnie ogłoszony, Giannis Kyakos, lewy obrońca, ostatni sezon to 21 spotkań i jedna bramka w lidze greckiej. Jego drużyna skończyła sezon na 14 miejscu, łącznie w całej karierze zanotował 131 spotkań i zdobył 16 bramek. Na swoim koncie ma występy także w czwartej i piątej lidze niemieckiej. Po przygodzie w Niemczech, po tej przygodzie w czwartej, piątej lidze, Giannis wrócił na dobre do swojej ojczyzny, no i tam grał do końca poprzedniego sezonu. Zespół, w którym występował, zajął ostatnie 14 miejsce i zleciał po prostu z tej najwyższej klasy rozgrywkowej. Tam są też znane nam już ze wcześniejszych lat z Ekstraklasy podział na grupę mistrzowską i spadkową. No jego zespół niestety okazał się być najsłabszym, chociaż być może dzięki temu Giannis dołączy do Wisły. Co ważne, Giannis ma jeszcze kontrakt przez rok ważny z obecnym klubem, natomiast wydaje mi się, że może tam być coś takiego jak klauzula w przypadku spadku z ligi i być może Wisła to wykorzysta i nie trzeba będzie zbyt dużo pieniążków płacić temu klubowi. Być może ten zawodnik przyjdzie po prostu za bardzo niską kwotę. Wiem, jak to brzmi, że bierzemy kogoś, kto spadł z ligi, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że w każdej drużynie jest ktoś, kto się po prostu wyróżnia i wydaje mi się, że Giannis Kyakos może być takim zawodnikiem. Myślę, że najbardziej interesuje Was to, jak sobie rzeczywiście radził ten zawodnik na boisku i nie oszukujmy się, mało kto ogląda ligę grecką, nie jest to zbyt taki popularny produkt w Polsce, natomiast udało mi się dotrzeć do takiego profilu na Twitterze jak Grecka Piłka, no i zapytałem właśnie osoby prowadzące ten profil, jak to wygląda w przypadku Giannisa. Odpowiedź jest taka. Bardzo solidny na lewej stronie boiska, ostatnio kilkukrotnie grywał jako wahadłowy. Dobrze współpracował z innym zawodnikiem, który biegał po jego stronie. Był w czołówce swojego klubu, jeśli chodzi o dośrodkowania i ich skuteczność. Mimo, że jest nominalnym obrońcą, to jednak jego zadania wydawały się skupiać bardziej na ofensywnym wsparciu kolegów. Stosunkowo mało fauluje, ale miał też jedno obrońcę mało wybić czy odbiorów piłki. Na potwierdzenie tego można śmiało pokazać liczbę żółtych kartek. Giannis miał tylko dwie żółte kartki w całym sezonie. No i taka jest prawda, że właśnie Giannis miał tylko dwie żółte kartki we wszystkich rozgrywkach, w których grał w 2023 i 2024 roku. Greka mamy za sobą, mam nadzieję, że nie będzie właśnie udawał Greka, jeżeli tutaj przyjdzie. Teraz przechodzimy do Polaka. Wiktor Biedrzycki jest również podobno na celowniku Wisły Kraków. Czy tak faktycznie będzie, to się okaże w najbliższych dniach. Trochę trudno mi uwierzyć w to, że Termalika, chcąc awansować z trenerem Broszą do Ekstraklasy, pozbędzie się swojego podstawowego obrońcy. Natomiast przejdźmy do faktów o Wiktorze Biedrzyckim. 26 lat, miejsce urodzenia to Olsztyn, pozycja na boisku środkowy obrońca, 192 cm wzrostu. No i tutaj warto też sobie powiedzieć, że rozegrał 175 spotkań w pierwszej lidze polskiej, które zdobył 26 bramek i zanotował 11 asyst. No, trzeba przyznać, że statystyki jedna stopera ma wyśmienite. I zanim pojawi się opinia, że Wiktor Biedrzycki świetnie gra głową i że prawdopodobnie 10 bramek w poprzednim sezonie zdobył właśnie przy pomocy głowy, to muszę Was uspokoić, troszeczkę być może rozczarować. Większość tych goli, bo aż 9, to są gole z karnych. Natomiast jedna bramka to jest właśnie z wspomnianej główki. Ale spokojnie, to nie oznacza, że środkowy obrońca Brudbetu nie potrafi grać głową. Być może po prostu nie odnalazł się tak dobrze w polu karnym rywala, grając głową, jak po prostu uderzając z prawej nogi, czy tam z lewej, bo już nie pamiętam, która jego noga jest lepsza. Warto wspomnieć, że Wiktor Biedrzycki miał w tamtym sezonie 7 żółtych kartek i 2 czerwone w 23 spotkaniach. Tutaj się troszeczkę może zapalić lampka ostrzegawcza, no bo jednak
9 kartek w 23 spotkaniach, to jest dość niepokojące. Natomiast za chwilę wytłumaczę, o co w tym wszystkim chodzi. Jedno jest pewne, swoich rywali nie oszczędzał. Co jeszcze jest ciekawego w statystyce żółtych kartek Wiktora Biedrzyckiego? Sezon wcześniej, kiedy Termalika przegrała awans w ostatnich minutach z Puszczą Niepołomice, to pamiętacie ten sezon, kiedy my odpadliśmy właśnie półfinale baraży, Wiktor rozegrał 30 spotkań i złapał 12 żółtych kartek. Więc to się tutaj się to potwierdza, o czym mówię, że swoich rywali nie oszczędza. Natomiast myślę, że jest to zawodnik, który lubi stabilizację, bo dla Słoników gra już od 3 lat. Zmiana środowiska na Krakowskie nie byłaby pewnie jakimś dużym wyzwaniem, bo Nieciecza, Kraków nie ma daleko do Niecieczy, więc wydaje mi się, że tutaj w tej kwestii aklimatyzacji nie byłoby źle. Jeśli chodzi o przydatność Wiktora Biedrzyckiego, to można śmiało powiedzieć, że potrafi on zagrać na innych pozycjach niż środkowy obrońca. W swojej karierze zagrał 57 razy jako defensywny pomocnik, zdobywając 6 bramek i notując 4 asysty. No i tutaj się potwierdza to, że ciąg na bramkę Wiktor ma. Warto wspomnieć, że Wiktor Biedrzycki przez kilka kolejek pauzował, bo jego plany na grę pokrzyżowała kontuzja, więc dlatego tylko uzbierał 23 spotkania w tym sezonie. Muszę wam przyznać, że ja nie oglądam wszystkich meczów pierwszej ligi. Czas po prostu i praca nie pozwalają mi na to, żeby całościowo zająć się tą ligą. Natomiast poprosiłem tutaj Tomasza, który interesuje się właśnie tymi rozgrywkami całościowo, żeby opisał Wiktora Biedrzyckiego. No i dostałem taką odpowiedź. Solidny pierwszoligowy obrońca, który dobrze wykonuje rzuty karne. Jego ocenę w ostatnim sezonie trochę zaburza kontuzja, z którą się zmagał. Wiosną już wracał do formy. Jedno, na co zwróciłbym uwagę, to liczba żółtych i czerwonych kartek, czyli to, o czym mówiłem. Trochę ich dużo łapie. W mojej ocenie wynika to z uwagi na sposób gry. Niekiedy jest spóźniony, fajnie będzie wyglądał obok drugiego środkowego obrońcy, który będzie trochę bardziej mobilny i szybszy od niego lub w trójce środkowych obrońców. Jest w najlepszym wieku, żeby coś jeszcze wycisnąć z kariery i z pewnością ambicji do tego mu nie brakuje. W Ekstraklasie też powinien dać radę, co tylko potwierdza, że wcale to nie byłby transfer na jeden sezon, więc jeśli Wiktor Biedrzycki miałby tutaj przyjść, to wydaje mi się, że byłby to dobry wybór. No i przechodzimy do ostatniego z zawodników, który może trafić do Wisły Kraków. Jest to młodzieżowy reprezentant Polski do lat 21. Cezary Polak. Bardziej polskiego nazwiska się nie da mieć, więc tym bardziej wydaje mi się, że może się tutaj odnaleźć. 21-letni obiecujący Polak ostatni sezon spędził w drugiej lidze, gdzie wywalczył awans z Kotwicą Kołobrzeg do pierwszej ligi. Rozegrał 31 spotkań i zanotował 4 bramki i 2 asysty. 9 żółtych kartek, 1 czerwona. Warto wspomnieć, że jest to młodzieżowy reprezentant Polski, którym interesują się również kluby z ekstraklasy, m.in. Lechia Gdańsk i chyba też jakiś klub z zagranicy składał za niego ofertę, czy złożył zapytanie o tego zawodnika, dokładnie już nie pamiętam, ale wiem, że jakiś temat taki był. Tutaj tak samo pozwoliłem sobie zapytać się eksperta od drugiej ligi, Maćka, który po prostu ogląda mecze drugiej ligi i komentuje je na bieżąco. I taka jest opinia Maćka właśnie na temat Czarka Polaka. Lewy obrońca albo wahadłowy, bardzo nowocześnie grający, szczególnie w ofensywie. Topka lewych obrońców w drugiej lidze, no i reprezentant Polski. Wcześniej grał w Garbarni i Motorze. Tam widać było potencjał, dobra dynamika, szybkość, a nie jest taki wcale niski. Wydaje mi się, że jeżeli grał w Garbarni, to już Kraków zna, a w Garbarni grał przez jeden sezon, z tego co pamiętam. Także nie będzie też problemu z aklimatyzacją. Nasze piękne miasto zna. Czarku, zapraszamy. Przyjeżdżaj, podpisuj kontrakt, przechodź testy medyczne i zakładaj koszulkę z białą gwiazdą na piersi. Koniec, zajmę wam jeszcze 2 minuty, także nie wyłączajcie jeszcze tego vloga, jeżeli tutaj dotarliście. Myślę, że to jest temat, który warto też poruszyć. Mianowicie to, co się dzieje ostatnio w internecie odnośnie Wisły Kraków. Chociażby to, jak sami jako kibice sobie troszeczkę kopiemy dołek. I ja wiem, że każdy z nas ma ambicje, żeby grać o najwyższe cele i chcielibyśmy być w tej ekstraklasie. Natomiast wydaje mi się, że niektórzy po prostu troszeczkę zbyt ambitnie podchodzą do pewnych spraw. I kiedy zadamy sobie pytanie, czy Wisła jest nadal wielka, odpowiedź tak i nie pasuje tutaj jak ulał. Bo po pierwsze, kibicowsko jako klub
jako kibice, jako ta rzesza kibiców, która była na Pucharze Polski, która potrafiła zapełnić stadion w pierwszej lidze, bo były takie mecze, chociażby ze Stalą Rzeszów, kiedy żegnaliśmy Kubę Błaszczykowskiego, czy mecze, kiedy przychodziliśmy 20 tysięcy na spotkanie z Lechią Gdańsk. Naprawdę wydaje mi się, że jest to bardzo, bardzo taka topka kibicowska w Polsce. Natomiast jeżeli odpowiedzieliście sobie nie na pytanie, czy Wisła nadal jest wielka, to tutaj też nie macie tak naprawdę co sobie zarzucić. Wisła oczywiście kibicowsko jest wielka, o czym już wspominałem, natomiast sportowo ten klub przeżywa bardzo duży kryzys i nie ma co się oszukiwać, ale to nie jest Wisła sprzed 10-15 lat, czy nawet sprzed 5-6, kiedy jeszcze graliśmy w ekstraklasie. Dlaczego o tym mówię? No dlatego, że ludzie oczekują tutaj transferów takich, które powiedzmy, że byłyby na miarę, nie wiem, Kosowskiego, Żurawskiego sprzed 15 lat, czy tam iluś, i oczekujecie, że pozamiatamy ligę, a tak naprawdę, jeżeli jesteśmy w pierwszej lidze, nie mamy pieniędzy, no bo wiemy, że ta dziura budżetowa się powiększa. Nie mamy tak naprawdę jakiegoś takiego zawodnika, którego sprzedam za grube pieniądze. Oczywiście może odejść Jakub Krzyżanowski i on troszeczkę zasypie dziurę budżetową, ale na transfery tych pieniędzy jakoś dużo i tak nie będzie. Ja zmierzam tylko do tego, żebyśmy przestali żyć historią i zaczęli żyć teraźniejszością, bo historia już jest za nami. I oczywiście fajnie, jak TVP Sport leci mecz Schalke kontra Wisła, gdzie wygraliśmy 4-1. Natomiast czas zejść na ziemię i wydaje mi się, że to jest najlepszy moment. Wiecie o tym, że jak jesteśmy w pierwszej lidze, to trudno jest konkurować z klubami z ekstraklasy o transfer jakiegoś zawodnika, bo nie oszukujmy się, Wisła dzisiaj sportowo mało ma do zaoferowania. Dużo bardziej zawodnicy wolą iść do, nie wiem, do Lechii, do Legii, Lecha, do Widzewa Łódź, czyli gdzieś, gdzie klub będzie grał w ekstraklasie, będzie miał jakieś ambicje, żeby grać o coś więcej niż tylko utrzymanie. Więc w momencie, kiedy Wisła rywalizuje z kimś z ekstraklasy jakiegoś zawodnika, no to tak naprawdę często na straconej pozycji i trzeba liczyć, że ten zawodnik gdzieś tam zachłyśnie się tą naszą historią, tym, że będzie mógł ubrać właśnie koszulkę z białą gwiazdą. Natomiast prawda jest taka, że dzisiaj Wisła kibicowsko nadal jest wielka, ale sportowo to wszystko musi być odbudowane. I to wszystko w dzisiejszym vlogu. Dzięki za to, że byliście. Zapraszam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Cześć. Pytanie. Jak to получилось? Ostatni temat. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.